I po prostu to było przykazanie. Jak już to poruszyłeś, to może pozwól, że jeszcze to rozciągniemy troszeczkę i pokażemy tu właśnie ten kontekst historyczno-kulturowy, tak, że no, dlaczego Samaria była przez Judejczyków uważana za psy niegodne, żeby z nimi gadać, a uznano, że Chrystus jest z Nazaretu, czyli taki sam z Samarii, tak, czyli najgorsza tak. Dzielnica Nazaretu, no to takie slumsy, no to ludzie, no do tej pory tak jest, że żaden kapłan jakiś tam, który się wywyższa, czy tam jest w tej hierarchii jakiejkolwiek tam na wysokim stanowisku, no raczej się tam nie zadaje z takimi ludźmi ze slumsów, bo to nawet mogliby go posądzić o to, że no się źle prowadzi, tak? A więc Chrystusa, którego uważano, że jest z Nazaretu, czyli z tych slumsów Samarii, uznawano za psa i nawet no, nie wypadało, nawet gdyby ktoś chciał, to nie wypadało z nim rozmawiać po prostu, no nie wolno tak. było, tak? Do momentu, aż nie założy krawata, i tak jak nie podda się rytualnemu oczyszczeniu, który my przepisujemy w naszym świętym prawie, które jest nazwane halaką, które jest nazwane miszną, które jest nazwane oralnym prawem, którego nie ma w prawie najwyższego, które my dodaliśmy, tak jak omywanie kubków, dzbanków i różnego rodzaju, innego rodzaju obmywania. Jednego z tego rodzaju przykładów obmywaniem było obmywanie prozelitów i ludzi, którzy powracali z Samarii. To po prostu było, no tak jak w dzisiejszych czasach, tak jak mówisz, jak jesteś w Indiach, no to po prostu to przywiązanie do czystości, no jest no, święcie związane z tym obmyciem w tej rzece, tak? Rytualnym obmyciem w tej rzece. Oczywiście, to jest obowiązek każdego wierzącego tam hinduisty, czy tam oni mają też sporo tych różnych odłamów, żeby raz w życiu, a w ogóle im częściej, tym lepiej wleźć do tej wody Gangesu, tym bardziej jesteś święty, wiadomo, im się częściej obmyjesz w tej świętej wodzie, tym bardziej jesteś święty. I oni to naprawdę szczerze w to wierzą. No tak jak chrześcijaństwo wierzy, że ta woda to co zmienia w ich życiu, tak jak islam wierzy, że codzienne rytualne obmycie, bo oni też mają codzienne rytualne obmycia, też powoduje, że nie grzeszą tak i obmywają swoje brudy, czyli swoje czyny grzeszne z tego dnia, w którym się omywają. I tak dalej, i tak dalej. No do dziś pięknie, no Boże wariacie, ja wiem, że ty masz jeszcze sporo tej mądrości w sobie, w Stwórce cię obdarzył i wiem, że ty to widzisz, tak? Znaczy, jeżeli sprawdzisz sobie, to wiem, że to zobaczysz, no bo to jest po prostu jak w mordę strzelił, kolokwialnie mówiąc, tak? Stwórca nam to pokazuje do dzisiaj w wielu kulturach, że to trwa, tak? I jak się człowiek przyjrzy, to zobaczy, że ten pogański, babiloński zwyczaj do dziś funkcjonuje w tych wszystkich zwodniczych religiach, również w chrześcijaństwie, tak? I teraz, poczekaj, znów się wrócimy, jakby, no bo już nakreśliliśmy w wielkim skrócie ten kontekst historyczno-kulturowy, w którym ten podział Izraela na część południową i północną, tak? I kłótnia pomiędzy Judejczykami a Samarytanami spowodowała właśnie ten podział też, że oni nie mogli ze sobą przebywać i tak dalej. Że to się też nie dziwi Judejczykom na pewnym etapie, prawda, bo Samaria tam grubo poleciała w bałwochwalstwo. To zaczekaj, jak to powiedziałeś, weź przemyśl, co masz powiedzieć, weź sobie 20 sekund, pomyśl, co chcesz powiedzieć, przemyśl, co masz powiedzieć, a ja tylko przeczytam fragment o tym właśnie. Dobrze, no. Jeremiasza, 2:6. Za panowania króla Jozjasza, Chaja powiedział do mnie. Panowanie króla Jozjasza to najbardziej wzniosłe i radosne chwile w historii Izraela. Jeżeli nie czytaliście dziejów króla Jozjasza, to serdecznie. Pierwsza Księga Królewska, polecamy. Czy widziałeś, co zrobiła wiarołomna kraina Izraela? Chodziła na każde wyższe wzniesienie, pod każde zielone drzewo, żeby cudzołożyć. To jest to, o czym ty mówisz, prawda? Zgadza się. To jest to, co się w Kościele katolickim promuje. Jakiekolwiek skrzyżowanie drogi, jakiekolwiek drzewo, pod drzewem stoi teraz Aszera. Jakieś większe wzniesienie
no to jeszcze można tam komuś podarować, ale największe wzniesienie w mieście to komu przypadnie? No wiadomo, na największych wzniesieniach to są kapliczki, kościoły, tak, kostnice. No i a tak jak mówisz, przy skrzyżowaniach dróg, no Aszery, tak, dzisiejsze. Jak, no. Jak się nazywa dzisiejszy król Polski? Jak on się nazywa? Ja nawet nie wiem, jak ma imię. Dzisiejszy król Polski? Korwin-Mikke. Zapanowania króla Korwina-Mikke. Chaja powiedział do mnie, czy widziałeś, co zrobiła wiarołomna kraina Polszy? Nie Polsza, to już się nazywa ten. Jak oni nazywają? Nie, no ale tutaj jako króla Korwina-Mikke i takie rzeczy, nie, jakby Mikke tam może, wiesz, był królem, chociaż to też jest czasami wariat, to może, wiesz, by było normalnie troszkę. Może nie było tych Aszer, chociaż on też tam niby sympatyzuje z tą tradycją, no. No ale ja go porównuję tutaj do Jozjasza, wiesz o co chodzi, no Jozjasz zrobi porządek. Aha, właśnie, okej, okay, no dobra, no faktycznie, no. No to ja, wiesz, w nadziei, że jak najszybciej Korwin-Mikke... No bo Jozjasz król Judy, no tak, Jozjasz król tego dobrego królestwa w tym momencie, tak, bo za chwilę tam i Juda pójdzie w ustępstwo, ale no czytaj. No dobra, to w takim razie, skoro już słowo się rzekło, że całkiem... O, gdzieś tutaj. Następnie król polecił najwyższemu kapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom sprawującym główne funkcje oraz strażnikom progu wynieść ze świątyni Haja wszystkie przedmioty wykonane dla Bala, Aszery i wszystkich gwiazd na niebie i spalić je na zewnątrz Jerozolimy, na polach, nad Cedronem, a popiół z nich zanieść do Betel. Usunął kapłanów pogańskich, których mianowali królowie Judy, aby składali, tutaj królowie Polski, aby składali ofiary z kadzidła na wzniesienia kultycznych. Położył w miastach Polski i wokół Jerozolimy, wokół Warszawy, tych, którzy palili kadzidło w ofierze Balowi, słońcu, księżycowi, planetom i wszystkim gwiazdom na niebie, także posąg Aszery. Zakazał, innymi słowy, kultu Bożego Narodzenia, przyozdabiania srebra, srebrem i złotem drzewa, Korwin-Mikke. Tego sobie życzymy. Zburzył również wzniesienia w domu Haja. Domy mężczyzn uprawiających nierząd sakralny, czyli takie miejsca jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, wszystkie te miejsca, gdzie człowiek, który nie wie, jak wygląda homoseksualizm, to się bardzo szybko dowie. Zburzyć, tylko że nie literalnie, tylko po prostu w umysłach ludzkich, tak? Żeby ludzie już nie chodzili, nie przystrajali tych kapliczek, tak? Żeby nie chodzili do tych kostnic, do tych uniwersytetów i tak dalej. I faktycznie jest to możliwe, tak? Można zniszczyć te przybytki Baala w umysłach ludzkich, tak? I mamy to robić, tak? Jak jest napisane.